Teraz zobacz na te swoje złe samopoczucie, co to było. To się tak rozlewa, wiesz, jak ten, taka właśnie mgła, przestrzeń, nie? Tylko tutaj to może, to nie jest moje, nie? Zbierz to w kupę. Okej. I teraz zobacz, do kogo ta mgła należy. Faktycznie jest to taki jakby rodzaj pozostawiania energii po takim, wiesz, jakimś bycie duchu, tak jakby fetor taki, nie? Dobra, do portalu w wibracjach zero. Tylko z tym bytem to trzeba by było tam, nie wiem, ale tak, to coś przeleciało i zostawiło po sobie, wiesz, po prostu tak jakby trucizna, wiesz, jak tak. I ten byt trafia też do portalu o wibracjach zero. Okej. I teraz jak możesz, jesteś teraz rozłączony ze wszystkim, ze wszystkimi, czysty, wolny, to na trzy połączysz się z naszą Beatą. Raz, dwa i trzy, łączysz się z naszą Beatą. Tak, widzę. Jak ją widzisz? No, to ucho, to co ona pokazywała, to ten sam byt jest, wiesz, to jest ingerencja tego bytu i to zobaczyłem to w ten sposób, tak jakby dłuto trzymał w ręku i on właśnie tam stukał, nie? Tak jakby chciał, co on chce. Szybko coś zainstalować, tak? Jest to rodzaj montażu, tak, jakby to, bo jest ingerencja bardzo taka mocna, nie, że jest właśnie te pokazane ostre narzędzie, nie, jest pokazane, no i tak jakby chciał odłupać jej ucho, nie, tak początkowo to wyglądało, a wręcz teraz z informacji to takiej odczytuję, jakby chciał zrobić dziurę i dostać, i schować się w jej tak jakby głowie przestrzeni, wiesz. Okej. Okay. To teraz tak, wybierasz te dłuto, tą dziurę, teraz oglądasz i ten byt przychodzi. Na trzy, raz, dwa, trzy. Jest, stoi. Popatrz w oczy, zdiagnozuj go, powiedz, co to jest. Przede wszystkim jest głodny, tak? Jego ruchy są takie paniczne, wiesz, rozdrgane. Szuka, żeby się schować, tak jakby wiedział, że zaraz będzie pod, po prostu... Że będzie po nim, tak? Że będzie tak jakby bez pokarmu, bez życia. No i wiesz, kombinuje ostatnim takim tchnieniem, co może zrobić, tak? Gdzie może się po prostu schować. Jaki to byt? Spójrz mu w oczy, zdiagnozuj. Czy z takich pierwszych informacji to jest, że to jest duch ludzki faktycznie, aczkolwiek coś mi tu nie pasuje. On by chciał może być duchem ludzkim, wiesz, to by było najprościej. Czekaj chwilę. Oryginalna forma. Raz, dwa i trzy. Oryginalna forma. Co przyszło? Nie może się jeszcze tak jakby przeobrazić, zmaterializować, tak? Nie ma siły na to, tak? Nie widzę, czy nie ma siły, czy nie chce, czy tego on nie czuje. Okej, dobra, zamroź go. Zamroź go, nie będziemy na razie z nim rozmawiali, wrócimy do niego. Okay. Ja sobie zapiszę. Dobra, i teraz powiedz, jak zastałeś naszą Beatę? Wydaje mi się, że klęczy, wiesz, no i ten byt to właśnie to prawe ucho, prawe, tak, bo to z tyłu, on jest z tyłu, ingerencja tutaj, ta strona głowy, nie, bo ja ją widzę przodem, to ta strona i wydaje mi się, że klęczy, tak, klęczy. Podejdź do Beaty, rozpoznaj ją, potwierdź, że ona to ona. Zapytaj się, czy możemy pracować z nią, czy wydaje nam zgodę.
Tak, wydaje zgodę. I teraz ten byt przybiera oryginalną formę, bo mamy zgodę na trzy. Raz, dwa i trzy. Teraz oryginalna forma. Bez dyskusji. To coś się zamienia w tak jakby czarną maść, która się rozlewa za nią. Mhm. Jest jakby czarna energia, która ma możliwość tak jakby zmieniania swoich kształtów, wnikania, wsiąkania, przenikania, włożenia w każdą dziurę. Zdiagnozuj, jaka to jest czarna maść, do jakiej formy energetycznej należy? Do antymaterii, do astrala? Antymateria raczej nie. Tutaj to jest za dużo takiej dobrej energii wśród Beaty. Mhm. I to na pewno nie jest. Antymateria na pewno się nie chowa, tak? A to się chowa. Mhm. Antymateria się rozszerza. Czy ten ma świadomość? Ma świadomość, wie co robi. Mhm. Wie co robi. Mhm. Więc zapytaj się jego teraz, dlaczego kombinuje i tutaj jakieś rozpływa się i w ogóle nie przyjmuje oryginalnej formy. Mhm. No, jest informacja podana, ten chowa się przed światłem, wiesz. Bo tak, wokół Renaty jest dużo takiego światła dobrego, tak? Mhm. Jedyna i on tutaj próbuje się dostać tak jakby do wnętrza jej duszy, bo jeszcze tak jakby Beata. Beata właśnie jeszcze tak jakby nie rozświetla swego wnętrza. Beata świeci bardzo ładnie energią taką pozytywną na zewnątrz, natomiast w środku ma tak jakby mętlik jeszcze, wiesz, niepoukładaną, wiesz, taką, mhm. czy nieubudzoną energię. Ja widzę, jak on wchodzi po prostu we wnętrze duszy, nie? Mhm. Beaty. W nią wchodzi poprzez te właśnie tutaj tą głowę, tak? Tak jakby przez ucho, nie? Wywiercił sobie, wiesz, otwór, próbuje się tam dostać, nie? Schować się przed nami de facto, tak? Mhm. Co ten otwór powoduje w głowie? Co on robi w naszej Beacie? Czy on musiał to fizycznie zrobić? Przez ucho nie mógł wniknąć, bo przez ucho to jest tak jakby się osiedlił tak jakby w głowie, tak? A on chce wniknąć właśnie tak jakby do głowy, ale mieć dostęp do całego, tak jak do całej duszy, nie? Czyli do systemu nerwowego chciał połączyć się z systemem nerwowym. Tak, na pewno. Mhm, poprzez przysadkę mózgową i mieć połączenie z całym systemem nerwowym. Czy kiedykolwiek już mu się to udało, czy kiedykolwiek już zdołał połączyć się z jej systemem nerwowym? Nie, nie, mhm. takiej informacji nie ma, nie zdążył, tylko że ten byt faktycznie obcuje tak jakby z Beatą, przybyła w jej otoczeniu, natomiast ma sposoby tak współ jakby działania życia tak w jej płaszczyźnie i nie bezpośrednio oddziałując na nią, tylko na osoby towarzyszące Beacie on oddziałuje, czyli on jest tak jakby w polu energoinformatycznym Beaty i może oddziaływać tak jak on działa. Działa na osobę towarzyszącą. Na przykład Beata gdzieś się przemieszcza i jest w jakimś tam innym kręgu, to chcąc wpłynąć na Beatę, to on wchodzi tak jakby w rozmówce, nie? Swoją energetyczną i poprzez przekaz tej drugiej osoby jest po prostu oddziałuje na Beatę, nie? Ale cały czas, a Beata opuszcza tą osobę, no to on wychodzi z tej osoby i tak idzie obok, nie? Mhm. A to, co teraz się dzieje, to on już wie, że tak jakby on został skasowany, tak? Mhm. On wie, że jest skasowany z tej przestrzeni zewnętrznej i to jest niepodważalne i te jego, wiesz, kłucie, te wiercenie, to on sobie wymyślił, że skoro jest skasowana jego przestrzeń, że to już na Beatę nie będzie działało, on tak jakby wie, jaki jest finał, wiesz, tej naszej pracy, że tak powiem, to ostatkiem sił próbuje się w nią po prostu w nią wniknąć, żeby już, jak on to mówi, z braku laku lepszy ryc niż nic, tak? Czyli być w Beacie
i tutaj wiesz, z niej w jakiś sposób ciągnąć, bo tak jak oddziaływał przez kogoś innego, to ciągnął więcej energii. No dobrze, zamroź bohatera, zamroź, nie działa. Zmiennokształtne to jest. Zmiennokształtne. Jeszcze się nie dopasował do żadnej rasy. Jeszcze sobie działa w pojedynkę, tak? Czy ma szefa? Jeszcze nie widać na razie. Nie? Okej. Teraz zapytaj się Beaty naszej, dlaczego klęczy? Co się wydarzyło? Pierwsza informacja to jest tak, że jakby powalona na kolana bezsilnie, tak? Ale zaraz dalej szukamy. Jest popchnięta, tak? Ja widzę tutaj popchnięcie, taką ingerencję. Tak jak jakiś kat popycha ofiarę. W jakim celu została popchnięta? Gdzieś szła? To jest rodzaj upodlenia. Nie, to nie jest, że szła. To jest taki rodzaj po prostu na kolana, tak? W czynniku, czy jakoś tak inaczej w tym sensie. Jest po prostu zmuszona do uklęknięcia, tak? Jakie emocje wytworzyło to uklęknięcie w Beacie? Wiesz co, no to jest najciekawsze, że żadne. Nie czuję tu emocji Beaty. To gdzie jej emocje wypłynęły? Skoro ona już ich nie ma, to gdzieś musiały pójść. Tu przychodzi informacja tego typu, że ona jest w stanie dużo tak jakby poświęcić. Tu przychodzi Oliwka, tak? Bo przychodzi jej córka, że ona to robi dla córki. Córce to robi. Z tym, że to połączenie tego bytu z córką, to tam już nie ma tego połączenia. Natomiast jest szantaż z jego strony do Beaty. I tutaj on tak jakby wypowiada takie słowa, że coś zrobi Oliwce, tak? Tylko, że Beata wie, że on już nie ma do niej dostępu, ale mu do końca nie wierzy i wiesz, no po prostu pada na te kolana, tak? Jest popchnięta jego ręką, a on wie, że może, on tak jakby bada, wiesz, do końca też nie wie, co ona wie, jak ona to czuje. On ją bada i próbuje ją tak coraz bardziej ją tak sponiewierać, zniewolić, bo nie wie, jaki jest stopień jej wiedzy, co ona może z nim zrobić. On nie wie, że Beata nie wie, że jakby tu jeszcze słów brakuje. On bada, co Beata wie przez swoje czynności, tak? Bo żeby Beata wiedziała, że on jest odcięty w 100% od Oliwii, to by się na to nie zgodziła i by z nim podjęła po prostu walkę. Walkę, tak? A ona po prostu, no dobra, popchnąłeś mnie, to sobie poklęczę, tak? No, to jest Poproś Beatę, żeby teraz wstała. Da radę? Tak, wstała. I teraz poproś Beatę, żeby zawołała tą istotę, która ją popchnęła i wszystkie związane z tym popchnięciem istoty. Wszystkie istoty, które w nią ingerowały. No i tu z kolei się pojawia antymateria, która jest się rozszerzająca, tak? Czyli to jest ta demoniczna energia. Troszeczkę takie niezrozumiałe jest, dlaczego tam była kurcząca się, zmieniająca się i nie rozszerzająca się, a tutaj jest po prostu duża, duża energia demoniczna. Duża energia demoniczna, tak? Stoi w przestrzeni naszej Beaty, tak? Tak, za plecami. Poproś Beaty, żeby odwróciła się. Mówi, nie wiedziała, że to jest takie duże. No. Duże. Oryginalna forma antymaterii. Porównaj ją do czegoś. O, to jest, jakbym miał przedstawić ci to tak, jakby ci taki stanął luksusowy budynek rządowy w postaci kostki, szarej kostki i to tak jakbyś stała bardzo blisko, odwracasz się plecami do Pentagonu, tak że powiem, który jest szary. Nie? To jest taki olbrzym. Nie?
Zapytaj się Beaty, czy rozpoznaje. Nie wiedziała, że jest to takie duże. Myślała, że jest mniejsze. Czyli wiedziała, że jest, tylko myślała, że nie jest takie duże. Teraz niech nam pokaże, co się wydarzyło, że to tak urosło, że ta antymateria przybrała tak kolosalnych form. Okazuje się, że nie do końca czerpała tylko energię z Beaty, tylko również z tych wszystkich osób, przez które działała na Beatę. Czyli Beata była tak zwanym wampirem energetycznym, tak? Nie. Nie. To nie Tak zwanym przychodziło. portalem. Też nie. To nie przychodziło przez Beatę. Generalnie towarzystwo tej antymaterii demonicznej to jest cały czas obok Beaty i korzysta z jej pola po prostu znajomości energii, nie? I wzrasta podwójnie z Beaty i z energii, które wiesz, normalnie to byśmy nazwali, że wiesz, w obecności Beaty brakuje energii, że wampirem energetycznym. Natomiast owszem, energia ubywała ludziom, ale nie z tytułu zasilania Beaty, bo wampir energetyczny zasila najpierw siebie i niekoniecznie już dalej kogoś. A tutaj jest odwrotność tego typu, że Beata ma swoją energię, która jest oddawana dla tego bytu, a poza tym jest wysysana energia z jeszcze osoby, która obok niej przebywa. Gdzie ona ma pomontowane te takie ssawki do ssania cudzej energii, do przekazywania ich cudzej energii? Beata nie ma tego zamontowanego. Beata ma w swoim polu informatycznym, energetycznym, ma tego byta po prostu. W której części ciała czy tam polu i to się zamontowało? Skoro to Nie jest ma. bardzo duże, On to nie ma. musi zajmować całe pole, tak? Nie ma części organizmu, duszy, tak? On stoi obok. Stoi cały czas obok. To nie jest w organizmie. Cały czas To nie jest obok. w duszy. I teraz No. popatrz na Beatę naszą. Energetycznie, na jej ciało fizyczne, ale patrz energetycznie. Gdzie go nosiła? Jeżeli on stoi obok i czerpie energię, gdzie go nosiła? Na plecach, w nogach? Nie, pokazał mi się brzuch. Brzuch taki pokazał mi się w tak jakby boczny guz w lewo, tak? Urósł. I nie zawsze on się pokazuje. Tak, on jest pokazany tak jakby wyszedł z tego brzucha, nie? Czyli w brzuchu. Tak. Czyli w brzuchu Beata, teraz idziesz do Beaty, tam do przestrzeni, czyli Beata w brzuchu musi coś mieć zainstalowane. Znaczy to cały czas mi się teraz pokazuje, że to jest poród, tak? Czyli to tak jakby Beata go urodziła. Ciało subtelne Beaty urodziło tego potwora, tak, który się rozrósł. Ile takich potworów nasza Beata już urodziła? Co do sztuki? Nie, to jest nie jeden, który jej towarzyszy. Który jej towarzyszy. W jaki sposób? Ogólnie chcę znać genezę, powstanie. Jak to doszło do tego, że Beata zaszła w ciążę z energetyczną? Z tym demonem, jak doszło do porodu, jak doszło do tego, że on miał możliwość wejścia do ciała subtelnego, które ma wyższe wibracje i musiało się dostosować. Jak do tego doszło? To jest niechciany kontakt fizyczny Beaty. I zastanawiająca jest tylko jedna rzecz. Cały czas mi się, jak się pokazuje kobieta w ciąży, zastanawia mnie, dlaczego ten brzuch jest przesunięty na lewo. Że po prawej stronie tak jakby była pustka, nie? I teraz nie widzę, nie rozumiem tego obrazu, tak? Zapytaj się Beatę, o co chodzi z prawą stroną? Co miało miejsce w prawej stronie? Jest informacja tego typu, że po prawej stronie tak jakby się równolegle rozwija dziecko Beaty, tak? Czyli zostało przesunięte na prawą stronę tylko po to, żeby po lewej stronie rozwinął się ten demon. Jak doszło do tego, że ten demon mógł zagościć w tym ciele?
To był gwałt, gwałt energetyczny. Co to było? Molestowanie, cokolwiek. Właśnie jest coś takiego, że to, żeby tego nie powiązać z tą ciążą, bo to nie ma nic do tego wspólnego, to musiało być coś wcześniej. A to było w tym życiu, czy w innym? Na razie widać to życie. Na razie widać to życie. Natomiast, żeby nie połączyć tego z narodzinami dziecka, które było pierwsze, bo te naznaczenie, tak jakby, było dużo, dużo wcześniej, tak? Ciąża, która była po prostu fizycznie prawdziwa, miała na zasadzie zasłonić też dojrzewanie tego, wiesz, demona. I to jest tak jak uśpione ziarenko, które jest wsadzone w doniczkę, tak? A dopóki nie zacznie rosnąć to właściwe, to te uśpione też nie będzie rosło, nie? Wiesz, o co chodzi? No i teraz ten demon dojrzewa wraz z tą ciążą. Zaraz zobaczymy, jak Beata zdąży, da radę zobaczyć, które to było życie, jak doszło do tego. Dojrzewa wraz z tą ciążą i teraz dochodzi do porodu. Co się dzieje dalej? Staje obok. Staje obok. Co zostawia w macicy, w tej po lewej stronie? To Co tam zostawia? jest rodzaj pępowiny cały czas, czyli jest ta przez pępowina byłaby energetycznie nieodcięta, bo fizycznie od płodu się odcina, a on ma tą pępowinę po prostu z takim gniazdem, wiesz, na to wszystko, z taką, wiesz, rozłożoną po prostu taką przyssawką, ma do jej brzucha, wiesz, tak jakby otoczone, wiesz, całe wnętrzności, nie? Rozumiem, czyli cały czas przez tą pępowinę on już się rozwinął na tyle, stał się na tyle duży, że mógł wyjść na zewnątrz i żyć w zewnętrznej części naszej Beaty, bo czerpał bezpośrednio z tego gniazda i z tej pępowiny energię, tak? Tak. I teraz poproś Beaty, żeby pokazała nam pierwotne naznaczenie, jak doszło do pierwotnego, takiego pierwszego naznaczenia energii tej demonicznej. Kiedy, jak? Pokazuje mi się dotyk, odcisk palca, nie? Ten dotyk, odcisk palca to wysmala po prostu tak jakby znamie, tak, na ciele energetycznym. Okej. Kiedy widzisz ten dotyk palca? Przepraszam. Kiedy widzisz ten dotyk palca? Co się wydarzyło? Co tutaj, to jest taka informacja, że tak jak to jest kciuk, nie, przede wszystkim, i ten krzyż na czole, tak jak podczas chrztu, tak, to jest to, nie, to jest ten dotyk palca, tak. Teraz widzisz dokładnie, idziesz ponad tą sytuację i teraz widzisz dokładnie, w którym to było życiu. Beata była chłopcem, dziewczynką, obecne czasy. Wydaje mi się, że to są obecne czasy, tak? Natomiast kapłan, który udzielał chrztu, nie był czystą duszą, bo to z niego to się wzięło. I w nim była czarna energia szatana. Tutaj jest szatan powiedziane. I po prostu czysty szatan po prostu przechodzi na to dziecko, nie? I to jest chyba ten zły dotyk, wiesz? Tu nie chodziło o seksualne namaszczenie, bo tam to jest w tą stronę właśnie, że przez niego ten szatan w tym kapłanie po prostu tak jakby zostawił odcisk pozwoleństwa na to, że to jest to ziarenko. Okej, dobra. I teraz jeszcze raz. Widzisz to podczas chrztu, tak? Jak rozumiem. Tak. Jeszcze raz. Teraz patrzysz dokładnie na ten moment, kiedy ten kapłan będzie właśnie odczyniał ten rytuał. I teraz widzisz to energetycznie. Co jest wypowiadane? Na co nasza Beata zgodziła się? Bo musiała wyrazić zgodę. Tak, nie widzę tego. Znaczy, wiesz, zgody tu Beaty nie było, nie? No tak.
Ale coś musiało nastąpić, jakaś konwersacja między duszami. Przysłuchaj się, jak to ziarenko zostało zasiane. Co dusza Beaty dostała w informacji? Czy pokazuje mi się taka przestrzeń w rodzaju wiaderka, tak? Która jest tak jakby do napełnienia. Wysiana może takimi kamieniami, tak? I nie do końca rozumiem tej informacji, bo coś po części też wyleciała już. Chodzi o jakiś tam komfort życia tutaj w tym społeczeństwie. Chodzi o jakieś poszerzanie swojego miejsca. Nie rozumiem tego. Nie poszerzanie miejsca. Okej, okay, dobra. Poszerzanie miejsca. I teraz zobacz, czy te poszerzanie miejsca, które tam usłyszałeś, czy to było skierowane do Beaty, czy do tej czarnej antymaterii? Nie, do Beaty. I teraz zapytaj się Beaty, o jakie poszerzanie miejsca, o jaki komfort, co jej naobiecywali? To dotyczy tego życia na tej ziemi, czy będzie jej lżej, wiesz, czy będzie mogła łatwo jakby poszerzać swoje egzystowanie na tym ziemi, ale to jest takie związane też z tym taką systemem ziemskim rozliczeniowym, że tak powiem pieniężnym, tak? To jest rodzaj takiego zabezpieczenia, że jeśli będzie dobrze żyło, nie? Dotrzymali swojej obietnicy? Czy tak w sensie pół na pół dotrzymali, tak? Pół na pół dotrzymali. W zamian za to obietnicę poszerzenia, godnego życia, co odebrali Beacie? Wiesz co, odebrali jej wolność kreacji swoich tak jakby myśli wśród znajomych, innych bytów, zamaskowania. Beata ma wrażenie też, że jej nikt nie rozumie na zewnątrz, bo ona, jej przekaz jest jakby niesłyszalny, nie dociera i on bardziej musi się zamieniać w słuchacza w wielu sytuacjach, a w tym momencie po prostu ta energia demoniczna pracuje po prostu z tą osobą, nie? Czyli to wytwarza w niej poczucie izolacji i niezrozumienia, w zamian za to milknie i tamci produkują energię, którą zjada, za to urósł do takich rozmiarów monstrualnych, tak? No coś w tym stylu, tak? Nie do końca też to jest może tak pokazane, nie? Okej, okay, Ale dobra. bardzo podobnie. Okej, okay, dobra. I teraz zobacz, jak tam jest to gniazdo i ta pępowina, to teraz zobacz, ile demonów korzysta z tego gniazda i z tej pępowiny. Cały czas tylko ten jeden? Wchodzi na to tak, że jest. Ale jeszcze jest informacja, że jeszcze jeden był, tylko że uciekł, wiesz? A dlaczego uciekł? Co się stało? Tak jakby nie było dla niego teraz miejsca, nie? A kiedy jemu? No. Jakby sobie popełnił, tak jakby miał się uaktywnić w momencie, kiedy ten pierwszy, wiesz... Byłby odcięty. Byłby odcięty, no. To on miał się uaktywnić, tak? Natychmiast dołącza, natychmiast. Natychmiast nie ma uciekinierów. A który podzielił się taką informacją? Beata czy ten blokowy demon? No, ten demon. Ten demon, tak? Sprzedał kolegę. No tak. Na nich zawsze można liczyć. To teraz niech się podzieli informacją, jak naznaczyli naszą Beatę w momencie, kiedy schodziła tutaj na ziemię, jak zdążyli, jak założyli jej taką pieczęć demoniczną, żeby po węchu, po czym ją mogli odnaleźć i zasiać to ziarenko w życiu. To ziarenko spowodowało, że ona nigdy nie mogła podnieść wibracji, nigdy nie mogła wstąpić o próg wyżej, w sfery tam gadzie, czy jakieś tam inne, zawsze była na tym poziomie. Tak. I była dla innych niewidoczna, więc gdzie zasiali, gdzie ją naznaczyli? Poproś Beatę i teraz patrzymy. Już.
Czy pokazuje mi się boisko takie do grania w piłkę nożną, tak? I uderzenie piłki przez Beatę na przykład w takim odpowiednim odbłowiu, nie? Do grania w piłkę w korkach tak zwany. Powtórz pytanie. Gdzie Beatę pierwotnie naznaczyli? Tak, żeby była wyczuwalna na ziemi jako istota, jako dusza. Te przestrzenie wyższe, gdzie naznaczyli ją demonicznie? Jak trafiła w sfery demoniczne z niskimi wibracjami? Co, muszę się odsunąć od tego, bo to działa coś na mnie, wiesz, bardzo tak usypiająco. Okej, dobra, to wróć do swojego portalu, rozłącz się ze wszystkim, ze wszystkimi, wróć sam do siebie, idź do portalu o wibracjach zero. Okej. Teraz idź do portalu o podwyższonych wibracjach, idź wyżej i wyżej i wyżej. Zneutralizuj tym samym wszystko to, co było na dole. Okej. I teraz jeszcze raz wracaj tam, tylko pamiętaj, jesteś reporterem, nic na ciebie nie działa. Okej. I teraz zobaczymy, gdzie Beata została pierwotnie przyuważona przez sfery demoniczne. Tak, wiesz co, Beata jest taka obrzucona taką jakby mazią, żółcią nawet można powiedzieć, podczas podróży, podczas przemieszczania się, tylko że to już ona jest ten, ona musiała nisko zejść, żeby do takiego stanu doszło, żeby doszło do takiego stanu obrzucenia. Zobacz teraz, w jaki sposób ona zaniżyła swój lot. W jaki sposób została wytrącona, strącona, został nadany jej kierunek. Czy podaje mi informację, że to był tak jakby przypadek w sensie takim, że jakby silnik przestał działać? Gdzie była nasza Beata? Kim była, że silnik przestał działać? Znaczy pokazuje mi się budynek, to niby taki kolega, czy niby znajomy, tak? I jest po prostu jakby ta energia uśpiona też jednocześnie. Miała się w odpowiednim momencie obudzić. Jest to uplucie, tak? Jest to tak jakby i wyrzut. Wyrzut czegoś na nią, tak? Na nią jako formę energetyczną? Tak, i to jest jeszcze tutaj podana informacja, że jest też zostawiana na potem, tak jakby, wiesz, w przeczekaniu. I teraz musisz mi rozjaśnić sytuację. Kim była w tamtych przestrzeniach nasza Beata? Pokazują mi się figurki, tak? Czyli takie jakby rękodzieła, jakby ona coś tworzyła, coś rozdając, jakieś cząstki energii, jakby pomagała. Budowała ziemię, świat, co? Nie, nie, tu chodzi o inne dusze, tu chodzi o jakby rodzaj, może nie do energetyzowania, tylko rodzaj tak jakby pokazywania kierunku, budzenia świadomości. I szczerze mówiąc, żeby dojść do świadomości innych, to ona musiała się tak jakby obniżyć energetycznie, wibracyjnie, rozdając te informacje i to obrzyganie, te takie oblanie jej, to jest właśnie wtedy, kiedy ona pomaga innym. Natomiast to jest tak, jakby ją zaatakował jakiś strażnik, który no, jest wśród tych energii, które są już zniewolone. I
pada takie sformułowanie, że on ją tam opluwa tak jakby. Nie wiem, co jeszcze z tobą zrobię, nie? A co Beata na to odpowiada? Beata od razu jest sparaliżowana, nie? Gdzie odczuwa ten paraliż? Na plecach. No to jest na plecach, bo Bardziej po tej lewej stronie? Nie, to są plecy, to jest tak jakby system nerwowy? Nie, to jakby ona miała na plecach skrzydła, wiesz? Skrzydła, które są tak jakby anielskie. I poprzez te oblanie, oplucie czy ten, to spalają się te wszystkie te pióra, że tak powiem. I zostają te, no tak jak w kurczaku, tak, gołe. Skrzydełka. Gołe skrzydełka, tak. Jeszcze raz wracamy do tej przestrzeni. Kim była Beata w momencie, kiedy musiała schylić się? Ja znam tylko jedną taką przypowieść, że mówił do ludzi, a widział czarne węgle. Teraz zobacz dokładnie, co to były za przestrzenie, kim była nasza Beata, co się wydarzyło, jaka to istota. Jeszcze raz, już teraz mamy bardzo dużo rozkodowane. Przede wszystkim Beata schodzi tutaj sama, tak? Beata schodzi tutaj... Zapytaj się Beaty teraz. Widzisz tam teraz tą Beatę z tymi skrzydłami, jeszcze z piórami? Tak. Zapytaj się Beaty, kim jest tam teraz, jak my ją widzimy? Ona tutaj nie nazywa się aniołem, natomiast nazywa się energią, która niesie pomoc. I komu ma pomagać w tej chwili? Kto wymaga jej pomocy? Ona tutaj pokazuje dusze, nie? Dusze takie pokrewne, które są jakby okradane z energii. Ona porusza się między tymi duszami jak taki, tak jak nie wiem, w tej bajce Karamba, tak, który tam chodził sobie między i się skradał jak złoczyńca, to ona tak się skradza do tych dusz, żeby przemycić te kwadraciki, tak, bo ona te kwadraciki informacyjne tak jakby robi sama. Na zasadzie takiego implantu, może nie implantu, tak, kostki informacyjnej, tak? Rozdziela kostki informacyjne. I teraz dusza, jak od niej bierze tą kostkę informacyjną, to co z nią robi? Teraz zobacz ten moment dokładnie. Co robi z tą kostką? Nie od razu, ale to jest tak, że to jest tak policzone, że zaczyna się ta dusza budzić, ale w momencie, kiedy się oddali ona, tak? Natomiast ona skrada się, bo wtedy jest widzialna przez duszę, tak? Czyste, a nie przez wszystkie podpięcia, które są w duszy, tak? Odwrotnie. No jak? Poprzez te skradanie się, to jej nie widzą te byty, nie? Tu jeszcze jest jedna bardzo ważna informacja podana, ponieważ ona jakby się sama dzieliła energetycznie jeszcze, schodząc z góry, niżej, 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 to tak jakby oddzielała swoje cząstki energetyczne, bo jakby zeszła ze swoją pierwotną energią, to by za mocno świeciła na zewnątrz i od razu zostałaby po prostu pochwycona. Ona schodząc, to tak jakby gubiła cząstki swojej energii, które później wracając będzie zbierała, nie? Czy kiedykolwiek od tego momentu udało jej się pozbierać te cząstki jej samej? Czy tu jest informacja taka, że jej to się udawało, tak? Wielokrotnie to zrobić i pozbierać. I pozbierać i to. Natomiast tym razem jest po prostu no, przyłapana, tak? Jest przyłapana. No właśnie, i tym razem jak jest przyłapana, i czyli opluł to jej te skrzydła, to czy ona mogła zbić się i pozbierać te swoje cząstki? Nie, już nie. I co się dzieje z tymi cząstkami jej samej? Wiesz co, to te cząstki są tak jakby zakodowane i widoczne tylko dla niej. Tak jakby one lewitowały w każdej z płaszczyzn wibracyjnych. To tak jak jest to pokazane tutaj, przynajmniej trzy takie kostki są przez nią zostawione. Natomiast nie może teraz wrócić do niej. Niewiele jej energii brakuje, żeby złapać swoją pierwszą kostkę, drugą i trzecią, nie?
Ale teraz zobaczymy dalej. Zobacz, i teraz jak wyglądało jej istnienie, życie od momentu, kiedy te skrzydła zostały uszkodzone. Na pewno jest strata. Strata, która. Strata polega na tym, że nie ma już tych swoich zdolności i wszystko, co próbuje zrobić, to jest stracone, czyli traci energię na coś innego i nie jest w stanie po prostu się podnieść energetycznie i. Jeszcze raz pytanie. No to teraz zobacz dalej, co się wydarza dalej, że trafia do zasiania tego ziarenka. Co się wydarza? I to było w momencie chrztu. Coś musiało wydarzyć się czy przy poczęciu, czy przy zejściu duszy do ciała, żeby w tak małą istotę tak zaniżyć wibracyjnie, żeby od razu, wiesz, coś musiało się wydarzyć. Oglądaj po kolei. Czy tu ja widzę ten chrzest i to tak jakby wcielenie, to ona z tej małej wibracji jest właśnie wcielona na ziemię, nie? Z tej niskiej wibracji od razu. Ta, Czy jej ta. ciało jest przystosowane do podwyższenia sobie wibracji? Tak, jak Czy najbardziej. ma uaktywniony gen, który, czy tam zdolność, która pozwoli jej podwyższyć wibrację, tak? Ma zapomniany. Ten znak, tym kciukiem i ten demon, to jest właśnie po to, żeby ona sobie nie przypomniała i nie wróciła właśnie do podnoszenia swojej wibracji i energii, nie? Rozumiem. Dobrze, już teraz wszystko rozumiemy. Czy wcześniej w innych wcieleniach nasza Beata też dostawała takie znamie? Nie wychodzi mi tu, żeby miała wcześniejsze wcielanie na ten moment, na tą Te chwilę. demoniczne chodzi. Bo ja pytam się o demoniczne, bo na pewno miała jakieś wcielenia, ale nie będziemy o to teraz pytać. Wracamy jeszcze raz, czyli w momencie, kiedy został wykonany rytuał na jej czole i zasiane te ziarno, jej ciało zapomniało, jak podwyższać sobie wibracje, żeby wyjść z tych najniższych poziomów, tak? Okay. Super, dobra, mamy to rozkodowane, dobrze. Czyli po kolei, jeszcze raz, idziemy od góry, będziemy neutralizowali wszystko od góry. Widzisz naszą Beatę jako tego, nazwijmy to anioła, nazwijmy to tak po imieniu. Ze skrzydłami, istota ze skrzydłami, tak? Tak. I zaraz ma podlecieć coś i zniszczyć jej pióra na skrzydłach. No, można to powiedzieć, tak. Tak, to teraz powiedz, Beata, stój, teraz przekazuję sama sobie informację. Odsuń się. Odsuń się, wzbij się, żeby nie doszło do tego zaniżenia, do tego uszkodzenia. Tak, wielokrotnie ten ktoś próbował jej zburzyć ten ogród, żeby ona nic nie miała. Tak, jest taka przestawiana, on ją gania, wiesz. A dlaczego zaczęła z nim bawić się w ganianego? Co się wydarzyło? O czym zapomniała? To nie jest bawienie się, to jest po prostu ucieczka, żeby on jej nie złapał, nie? A dlaczego ucieka? Dlaczego nie wystosowała innej formy obrony, tylko ucieczka? Nie wiem. Zapytaj się naszej Beaty, co się wydarzyło? Czemu wybrała ucieczkę, chowanie się, skradanie się, a nie inną formę obrony, inną formę zabezpieczenia samej siebie? Żeby mieć dostęp do tych dusz, które były nisko i musiała je jakoś tam obudzić? Ciężko powiedzieć. Widziałem różne obrazy, ale maskowane to jest bardzo mocno. No to nic nie szkodzi, niech sobie maskują. Ja dojdę i tak do swojego. Dobrze. W takim razie poproś Beatę, żeby na ten moment, kiedy on zechce jej zniszczyć te skrzydła, czyli zaniżyć jej już powrót po własną energię, żeby ona odsunęła się i zneutralizowała go swoim własnym wibracjami, swoim własnym światłem. On jest zneutralizowany, to nie działa. Tak. Udało się? Inna forma zabezpieczenia. Dobrze. Wracamy do momentu, kiedy ona łączyła się jako dusza z tym ciałem tu i teraz, czyli wybierała sobie ten kod DNA, z którym będzie teraz, w którym teraz żyje.
Czy ona sobie tego sama nie wybrała, nie? Ona po prostu została zrzucona w to ciało w celu zapomnienia i nieobudzenia się do tych energii. Kto ją wrzucił w to ciało? No, demony. Czyli ona tam już była, moment był już naznaczenia przez to wypalenie i już demony wybrały jej ciało i ten dany kod DNA. Czym miało się charakteryzować to ciało i to życie tutaj teraz jako w te wrzucenie? Nie rozumiem, czym miało się charakteryzować życie. Tak. Jakie takie cechy wspólne, cechy takie przewodnie tego życia miały być, żeby demony mogły się uaktywnić i działać i rozwijać i rosnąć aż do takich monstrualnych rozmiarów? Cały czas mi się pokazuje, jest wielkie zapomnienie tego, co tam jest pokazywane. Chodzi o to, że ona tutaj znowu zapomniała. Jeszcze raz pytanie. Czym się miało charakteryzować to życie tu i teraz, jako Beata? Co miało pokazywać? Teraz jesteś bardzo silny, teraz się nie daj, zaraz podwyższysz swoje wibracje i będziesz widział wszystko z góry, jesteś obserwatorem, nie wchodzisz w to. Miała się nie obudzić. Miała nie nauczyć się podnieść swoich wibracji, tak? Miała tkwić w żalu, lęku, strachu, tak? W takim poddaństwie, no. Poddaństwie, cały czas na kolanach, tak? Może to było kluczowe, że najpierw dla dziecka zrobiła pracę, wiesz, bo to jest powolna droga budzenia się. Jakby zaczęła się sama budzić, to by było dużym znakiem i szantażem później kolejnym, czyli by było po prostu zamaskowane. A tutaj, że jest zwielone dziecko, to ono może pójść dalej. Dokładnie tak. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Wszystko ma początek i koniec i skutek. Wszystko dzieje się synchronicznie. Jeszcze raz wracamy. Idziemy tam do tego ciała. Została wrzucona. Który demon ją wrzucił w to ciało? No głównie przez to oplucie, a to obrzyganie, że tak powiem. Okej. I czy to ten demon wytworzył sobie to gniazdo i pępowinę? To wiesz, to jest wszystko współczulne i odpowiedzialne. To tak jak jest jedno drzewo, tylko nie ten korzeń cię dotyka, nie? Bo teraz widzisz przez tą pępowinę, ile demonów nasza Beata karmiła. Teraz widzisz. Wszystkie. Czyli ile? No jak tyle, ile drzewo ma liści, tyle ona karmiła, tak? Cały układ. Cały Do układ. Ust. Cały układ. Do czego ten układ służył, ten demoniczny, to drzewo demoniczne? No, żeby się nie podniosło. A pozostały cel? Wykorzystali to przeciwko ludziom jakoś, czy przeciwko innym istotom, nie wiem, komukolwiek? Co robili? No tak, no to jak przebywała w innym otoczeniu, no to już dalszą konsekwencją było to, że oni ssali dalej energię, tak? Zbudowali coś dzięki tej energii, wytworzyli, podnieśli swoją świadomość, zrobili cokolwiek, jakąś lewiznę trzepnęli? Tak. Rozszerzyli drzewo, cały czas rośnie, wydając następne plony w postaci liści. To są kolejne demony. Kto rodzi te demony? Z czego one powstają? Z energii. Z energii. Ile tam jest procent tej energii naszej Beaty? Demony mogą być złożone, tak, procentowo, niekoniecznie w 100% z energii Beaty, natomiast niektóre mogą się doenergetyzować się. Znaczy tak, jest 50% tych demonów w postaci tych przedstawionych liści, które zaczerpnęły z Beaty energię, natomiast no, już one wcześniej niektóre istniały. Nowe mogły powstać, to jest jakiś niewielki procent, natomiast większy procent jest to na zasadzie korzystania z energii.
Okej, okay, rozumiem. Teraz Beata widzi to drzewo, widzi ten rozrost demoniczny, gasi całą swoją energię, gasi. Nie przytula, nie bierze, nic nie robi z nią, po prostu gasi, ona nie działa. Neutralizacja tej energii. Nie zasila nikogo i niczego. Teraz to ziarno, które miała zasiane w trzecim oku przez rytuał kościelny. Wybiera całe te ziarno razem z dojściem do szyszynki, przysadki mózgowej, zamglenie trzeciego oka, wybiera całe te ziarno, które wykiełkowało. Neutralizacja. Powiedz numer tego ziarna. 393. Na końcu palca Beata ma plus 393. Neutralizacja nie działa. Teraz zobacz dalej. Schodzi te ziarno niżej przez organizmy, patrzysz. Czy są wytworzone jakieś kanały, cokolwiek, które schodzą do tego gniazda, które jest po lewej stronie Beaty Macicy? Czy nie widzę tu żadnego gniazda? Nie widzisz, tak? Dobra. Czyli teraz tam, gdzie była pępowina i to gniazdo, wybierasz. Beata raczej wybiera całą energią, ze wszystkimi przewodami, wybiera całe. I teraz podaj mi numer tej wibracji. 767. Na końcu Beata ma plus 767. Neutralizacja. Teraz odcisk palca, który zostawił ten kapłan, ksiądz, pasterz, ktokolwiek. Zbieracie całą energię z odcisku palca. Dalej nie możesz mówić? Dalej nic nie No usypiają dalej? obserwuję, nie jest źle, nie, ale obserwuję, no. To teraz zbierasz cały ten odcisk palca i teraz numer wibracyjny tego. 989. 989 i tędy wchodzili, czyli plus, Beata ma plus 989, neutralizacja, to nie działa. I teraz odsuń się od Beaty i zobacz, co jeszcze w jej ciele może być. Stopy, dłonie, tył, kręgosłup, wszystko, zobacz, obejrzyj ją dokładnie. Czy gdzieś jeszcze ma ślady demoniczne, do których teraz nie mogliśmy dojść? Raczej nie. Raczej nie. Stoją demony? Nie. To gdzie one są? Tak jakby odcięty, pępowina jest jakby odcięta, są tak jakby w kuli, w bańce. I nie mają teraz dostępu do naszej Beaty? Nie mają, ale są obok. Okej. Okay. Teraz Beata zbiera. Cało. Ty nie możesz dalej mówić? Czy Beata jest dalej w stanie uśpienia? Dalej jest odrętwiała? Jest półświadoma, no. Półświadoma jest. Gdzie jest jej pozostała część świadomości, która jest odrętwiała? Jeszcze nie wiem, róbmy po kolei, wiesz. Ja jak ją odetnę od demonów, to nie rozkoduję tej części. Więc ty teraz musisz się oderwać i zobaczyć, gdzie jest, albo Beatę potraktujemy szokiem interferencyjnym. Zobaczymy, co się wydarzyło, dlaczego jest w półświadoma. I zobacz, co ma nałożone na usta. Dlaczego nie mogła mówić? Co przychodzi tutaj taka informacja, że poprzez samoistne zaniżanie, wyrzucanie swoich energii, żeby zejść niżej, ona samoistnie musiała się doprowadzić do tych niskich wibracji, żeby tutaj mógł zaingerować na takim no pół zasilania swojej baterii, wiesz. Okej. Okay. To teraz Beata widzi te demony w kulce. W bańce. Otwiera portal o dokładnie przeciwnych wibracjach niż te demony są i rozwiązuje z nimi wszystkie pakty, wszystkie podpięcia, wszystkie zasiania ziarna. Wszystko rozkodowuje, wszystko zrywa z nimi i wpada do dokładnie przeciwnego portalu niż oni sami są. I teraz poproś Beatę, żeby weszła do portalu o podwyższonych wibracjach. I podwyższyła sobie na tyle wibracje, żeby mogła dojść do tych swoich trzech części, które pozostawiła wcześniej.
Nie rozumiem ciebie. Okej, powiedziałem. Mhm. Halo? No ja jestem, ja czekam. Zrobiła to? Jeszcze raz powiedz, co miała zrobić. Czyli nadal coś nie działa. Dotknij ciała subtelnego Beaty. Podaj mi numer jej wibracji. Ona jest w bańce 767. 767, dokładnie. Czyli ty na końcu palca masz plus 767. Neutralizacja tej bańki. Okej. Okay. Co to była za bańka? Skąd no ona to, była trzymana? To obrzyganie jej, tak, oplucie. To spowodowało bańkę. To było zneutralizowane. Jak doszło do tego, że to się nie zneutralizowało w momencie, kiedy poszliśmy tam do tych? Co się wydarzyło? Nie wiem, nie pamiętam. Okej. Okay. Czy teraz Beata jest zneutralizowana, tą bańkę ma zneutralizowaną? Bańkę ma większą świadomość, nie? Mhm. To tak wygląda, jakby ona musiała wracać starymi torami, tak jak zostawiała swoją energię, wiesz? Tak mi tutaj podpowiada. Dopóki nie podniesie swojej energii, energię może podnieść z każdej strony. Energia, którą tam zostawiła, przyjdzie jej w zupełnie inny sposób. Poproś ją, żeby teraz podniosła swoje wibracje, czyli ma wejść do portalu o podwyższonych wibracjach. Okej. Ma iść tak wysoko, aż będzie mogła zobaczyć swoje tamte energie. Okej, jest. Ma nic nie dotykać, ma nic nie zbierać, ma nic nie przyłączać. Energie zostają takie, jak są. Cofniemy czas. Idziemy do momentu, kiedy ona planowała pierwszą z tych energii zostawić. Tak, widzi cały układ, jak to wszystko wygląda. Wiesz, widzi te energie demoniczne, widzi też dusze, do których chce dotrzeć. Uśpione, one są po prostu tak jak grzyby w lesie, po prostu wiesz, a drzewa w lesie to przedstawiają tak jakby pułapki energetyczne, natomiast tak jakby obok tych drzew jest no, cała tak jakby sitwa ta taka wiesz demoniczna, czyli całe takie koło. No i ona tutaj się zastanawia, w jaki sposób tu zejść, dotrzeć do tych poszczególnych grzybków, tak? Rozpropagować informacje i wrócić do siebie, nie? I teraz Beata stój i teraz przekazuje sama sobie informację o tym, co przeżyła. O tym, jak wpadła, jak do tego doszło. Okej, okay, no, jest. I teraz wracamy jeszcze raz do tej Beaty, tej energetycznej, tej, która widzi cały ten układ. Tak. Teraz zapytaj się tej Beaty stamtąd, czy zna, czy pamięta drogę do źródła. Tak, pamiętam. Czy może nas tam zabrać? Tak. To na trzy idziemy. Raz, dwa i trzy idziemy. No jesteśmy. I teraz poproś naszej Beaty, czystej formy energetycznej. Beata stój, teraz się przygląda, żeby zapytała się tam w źródle, kim jest, co to była za misja. Tak, jak dotarliśmy, to od razu Beata dostała taką informację, znaczy dostała informację. To było tak, że źródło ją wypuszcza tak jakby na misję uwolnienia tych rozpropagowania informacji, że mają się budzić te dusze. No i Beata dostaje pakiet, bardzo duży pakiet energetyczny, gdzie mówi do źródła, że tyle aż mi nie potrzeba. Już na samym wyjściu ze źródła zostawia jeden pakiet energetyczny swój, żeby zejść niżej. To jest tak jakby... Zaniżanie wibracji. To jest tak jakby balon, który jest już bardzo wysoko, nie? I chcąc się obniżyć, no to powinien nabrać po prostu jakiegoś ciężaru, nie? A ona nabierając ciężaru, to wyrzuca swoje tak jakby paczki energetyczne swoje, nie? Swoją energię wyrzuca, czyli obniża,
obniża energię, nie? I tak jak ten balon opada na skutek tam utraty energii ciepła, tak, czy tam czegoś, to ona na skutek utraty swojej energii, sterując tym, schodzi coraz niżej. Po to, żeby nieść świadomość tym uwięzionym duszom, tak? Tak, tak. To była taka misja ratunkowa od źródła, tak? Jest taka informacja podana, misja ratunkowa, i mało tego, jest to informacja podana, że to są wybrane dusze do uratowania. Wybrane dusze. To czym się charakteryzowały te dusze, które były wybrane? Znaczy były wskazane przez źródło. Nie? To było specjalne takie jakby pole energoinformacyjne, w które miała się udać właśnie tutaj Beata i rozpropagować dosłownie parę informacji, i tak naprawdę de facto jej się to udało, rozpropagowanie, tylko że przy tym została po prostu pojmana. Nie? Okej, dobra, rozumiem. I teraz jeszcze raz. Czym się charakteryzowały te dusze? Do czego one były tam potrzebne dla źródła? Czy pokazują mi się jako klucze, wiesz, tak jakby do czego były potrzebne, bo pokazał mi się klucz, tak. Czyli to są tak jakby dusze, które niosą jakieś informacje tutaj mam informacje ze swoich doświadczeń, nie? To nie to, że one posiadały wcześniej informacje, to jest to, że musiały być uwolnione z tych miejsc, żeby dostarczyć informacje źródle. To bardziej w tą stronę, nie? Przez to, że one tam były, te dusze uwięzione, posiadały informacje, być może, że o tej antymaterii, nie? To jest taka, też taka przejaw takiej informacji. Rozumiem. No dobrze, to teraz jeszcze raz. Beata, stój teraz, pyta się teraz tego źródła, czy na ten moment może sobie spokojnie, bez żadnych jakiejś misji przeżywać życie tu i teraz jako Beata. Tak, jak najbardziej. Że tutaj pojawia się informacja, że w momencie, kiedy będzie najsilniejsza, może dostać następne zadanie jakieś, nie? Okej. Coś się otworzy, coś się może otworzyć, nie? Nie musi, ale może się otworzyć. Coś tak jakby w tej świadomości życia jeszcze mogłaby coś zrobić. Tak? Dobra. Teraz poproś Beaty, stój teraz, żeby tam przy źródle zneutralizowała absolutnie wszystko. Okej. Teraz poproś, żeby zebrała cały szum informacyjny, energoinformacyjny, cały bałagan i wrzuciła to do portalu o wibracjach zero. Tym samym zneutralizowała wszystkie chipy, pakty, podpięcia. Okej. Żeby naładowała się. Udało się? Moment. Okej. I teraz wracamy do przestrzeni tam, gdzie jej będzie najlepiej doświadczać jako dusza i w połączeniu z ciałem. Okej. Jak to teraz wygląda? Beata jest tak jakby w połowie drogi między swoim ciałem, subtelnie między duszą a nad duszą, tak? I jest pewien rodzaj takiej energii, który musi się ustabilizować. Natomiast stanęła w takim miejscu, gdzie do końca jeszcze nie jest czysto, czyli ten taki szum informacyjny w postaci pozostawionych rzeczy miałbym się na parapecie, mi się pokazał parapet z oknem. Otwórz od razu portal i niech to wszystko wpadnie, zneutralizuje wszystkie te szumy informacyjne. Okej. Okay. Teraz jak ona to zrobiła, to teraz poproszę, żeby doenergetyzowała swoje ciało fizyczne. Poproszę, żeby wyrównała swoją energię, żeby nie było dziur energetycznych, ran energetycznych. Się udało, tak? I teraz poproś, żeby zaprowadziła cię do domu. Sprawdzimy dom. Czy dom jest czysty energetycznie? Tam, gdzie mieszka ciało fizyczne naszej Beaty.
Tak, to wygląda w ten sposób, jakby były nakładane czapki na jej dom, wiesz, to jest też powiązane z tym, z tej jej misją. Te czapki miały na zasadzie po prostu nie dostarczania światła z zewnątrz informacyjnego w celu przebudzenia się. To są po prostu takie blokady, tak jakbyśmy rzucili, tak żeby radio nie odbierało w środku, to byśmy rzucili jakąś powłokę metalową, ołowianą, nie? Na ten budynek, żeby tam nic nie przenikało. Tak, jest to takie coś nałożone. Poproś Beatę, żeby zdjęła każdą jedną powłokę, każdą jedną. Razem z całą energią rzuciła ją do portalu o wibracjach zero. Okej. I teraz zobacz, czy nie ma żadnego byta ludzkiego, ducha, demona, czegokolwiek w jej przestrzeni, w domu, nie w przestrzeni, tylko w domu. Wiesz co, może w domu, jako w domu nie, tylko gdzieś tam wokół domu, na terenie. Ja tu widzę tak jakby las i w tym lesie widzę energię, która, no, widzę ludzką energię, gdzie na pobliskim drzewie tak jakby sobie odbiera po prostu życie, tak? I do końca nie jest ściągnięta ta energia, nie wyszła za nią, tak jakby długo nie mogli tej osoby znaleźć na tym terenie. I jest pozostawiona cząstka energetyczna tej duszy, która się po prostu, tak jak przez portal, potrafi wrócić w to miejsce i się błąkać po tym lesie, nie? A w tym momencie jest to już jest jakby zabudowane. No i czasami po prostu gdzieś tam przechodziła przez to zamieszkanie. Ten fetor to jest tak jakby ta dusza mówi tutaj o rozkładającym się ciele, tak, który sam, ten skrót sam jej przeszkadza, bo to nie jest znane. Natomiast ciągnie się z tej pamięci takiej, wiesz, bardzo długiego nieznalezienia tych zwłok, tak. Zapytaj się tej duszy teraz, czy jest gotowa odejść? Tak, ona była zawsze gotowa odejść, i tylko nie że wiedziała jak. Znaczy ona przechodziła przez portal, właśnie przez to drzewo, przez to miejsce, gdzie dobrała sobie życie, tylko że tam jest dziura taka jakby w przestrzeni, tak jakby portal w tym drzewie, w tym miejscu. Tu już drzewa nie ma już po nim chyba nawet śladu. Natomiast jest w przestrzeni dziura portalowa, do której czasami spada i przychodzi. Te wypowiedziane słowa, że nie wchodź tutaj, ona to bardzo szanuje to, pamięta i ktoś tam jeszcze takie słowa nałożył na nią, na tym terenie. Natomiast to była kobieta? Właśnie nie do końca. Taką czuję energię, tutaj bardziej męską czuję energię, nie? I po prostu wraca, wiesz, ta energia wraca, nie to, że ona chce, tak jakby wpadała w kałużę, wiesz, w dziurę, idąc na przykład drogą, wpadasz i jesteś z powrotem, nie? Okej, dobra. No, to jest otwarty w jej przestrzeni taki portal, nie, z ziemi. Poproś, żeby zamknęła ten portal, ale zanim co, ma zabrać całą swoją energię zewsząd, z tego nieistniejącego drzewa, z domu, wszędzie tam, gdzie była, z butów, ze sznurówek, zewsząd, z ludzi, ze zwierząt, z roślin, zewsząd. Ma zebrać całą swoją energię. Okej. Okay. Otwórz jej portal o wyższych wibracjach niż ona jest, tak, żeby szła wyżej i wyżej i wyżej do momentu, aż spotka się ze swoją nadduszą. Okej, okay. Jest zamknięte. Poszła, tak? Dobrze, rozłącz się. Rozłącz się, wróć do Beaty przestrzeni. Okay. Czy Beata na ten moment może zakończyć pracę? Może, jest bardzo taka, jeszcze tak jakby otumaniona, w szoku jest jeszcze, okay. Nie? Tak, Energetycznym. Tak. Dobrze, w takim razie podziękuj Beacie. Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję. Wróć sam do siebie. Okej. Okay.